Kończymy te torbo skórzane kozaki. W pierwszej kolejności ścieniamy zakładkę oraz szpic, następnie kopyta. Oj, słuchajcie, przepiękne kopyta, to są wiekowe, naprawdę pamiętają mojego tatę. Jak widzicie, regenerowane, ponieważ wiele, wiele par zostało na nich zrobionych, ale są przepiękne, po prostu klasyka klasyki. A pod podeszwę zrobimy, słuchajcie, skórzaną, przepiękną, posłuchajcie jak trzeszczy. Taka skórzana podeszwa, wyściółka zarazem wytrzyma nie 5, nie 10, a 20 lat. Także zabieramy się teraz za posmarowanie jednej i drugiej strony. No i będziemy to z sobą zlepiać. Wcześniej oczywiście podgrzewamy i jedziemy z koksem. Teraz musimy wyciąć na dodatek, który sobie nadłożyłem, a następnie przechodzimy do wygrawerowania na tej skórze tutaj tych napisów. Także laser i wypalamy. Zasiadamy na stołek szewski i będziemy teraz robić z naszą podeszwą. Także w pierwszej kolejności ją sobie przybijam. Tutaj z tyłu musimy ominąć nasz grawer. Następnie smaruję, czekam aż przeschnie, podgrzewam i będziemy tutaj, słuchajcie, jeszcze przyklejać wzmocnienie fiber. Coś, co sprawi, że będzie nam to trzymać tutaj kształt. Na czas ćwiekowania muszę odwinąć sobie tą torbę, żeby czasami nie zniszczyła mi się ta grafika. Także przechodzimy do przygotowania cholewki. A co za tym idzie? Wlepiamy w pierwszej kolejności usztywnienie przodów, czyli szpica. Rozkładamy sobie tutaj futrówkę, a następnie usztywnienie pięty, czyli zakładkę. Dlaczego ty na imię nie masz właśnie Marlena, tylko jakaś Basia, jakaś Kasia? Dlaczego ty nie lubisz leżeć plackiem na plaży, tylko chodzisz po lasach? Chodzisz po lasach. No i mamy cholewkę przygotowaną także w imię ojca i zabieramy się za ćwiekówkę. Układamy cholewkę, a następnie cęgi w dłoń i zaczynamy. Pierwszy, centralny, najważniejszy gwóźdź. Sprawdzamy następnie, czy wszystko idzie prosto i równo. No i kolejne dwa boczne, pomocnicze. A tuż po nich przechodzimy do zaćwiekowania całego przodu, tego najtrudniejszego w sumie, bo zawsze tego materiału jest dużo, zwłaszcza przy tym kopycie. Teraz podciąganie, czyli jeszcze musimy, słuchajcie, tej skóry tutaj zaciągnąć więcej, bo tam mamy z przodu... po prostu w powietrzu troszeczkę tą skórę. Tutaj zawsze jak się ćwiekuje, to dłoń trzyma się o tu, w tym miejscu i tu się sprawdza, czy jest już wszystko dobrze naciągnięte. No i poklepujemy zgodnie z tym, co tata zawsze mówił. Młotek ma ci cały czas chodzić. Przerwa, party time, karnawał się zbliża. Słuchajcie, takie coś zgarnąłem dzisiaj w sklepie. Jest to mieszko Amoretta, tak chyba. Jakieś takie pralinki, zaraz zobaczymy, słuchajcie, co tu pysznego dla mnie dzisiaj będzie. Wybieram pierwszą losowo, nie czytam nawet co za smak. Wygląda fajnie. No i też fajnie, słuchajcie, smakuje. Dodatkowo możecie sobie tutaj wyrwać maskę, następnie przymierzyć, sprawdzić jak wyglądacie, no i przekąsić resztę. Ja tak chyba, słuchajcie, zrobię. No ale później wracamy do pracy. Teraz podgrzewamy sobie wszystko, no i zaczynamy dobijać, czyli zaciągać, już układać te fałdy wszystkie, żeby nam tutaj się to wszystko już zamknęło, żebyśmy mogli pozostawić te buty na pewien czas. Tutaj z tyłu, jak widzicie, tym razem nie wbijam gwoździ, ponieważ mamy właśnie tą skórzaną podszewkę, skórzaną, przepraszam, pod podeszwę, w związku z czym no, podziurawiłaby nam się ona. Także wszystko na klej zaciągam, no i mamy pięknie. Tylko teraz dostań się tam do tej dziury, żeby nałożyć buta na bolka i dociągnąć piętę. Troszkę takiego ASMR-u dla was. Także cóż, mamy zaćwiekowane, możemy odstawić na jeden dzień, no i widzimy się, słuchajcie, jutro. Dzień dobry, witajcie ponownie. Dzisiaj Q-Mike jedyneczki w pracy. No i zaczynamy wyrywać. Wszystko mamy twarde, bo odstało sobie całą noc. Także po wyrwaniu gwoździ ścinamy te fałdy, które tutaj zawsze powstają. No i przechodzimy do wypełnienia. Także smarujemy buta, następnie wypełnienie, podgrzewamy, no i przyklejamy. Nie śpicie wy mi tam czasami? No, zostawcie proszę komentarz, jakiś fajny komentarz.
Tutaj naprzód użyję jeszcze taką smycz, którą kupiłem, także rozcinam ją sobie, następnie na dwa składam. No i będzie ona tutaj z przodu, przysłoni nam troszeczkę tutaj tego białego, tej białej skóry. Myślę, że fajnie to będzie wyglądać, ale czy tak, czy nie, to się, słuchajcie, już niebawem okaże, ponieważ teraz już smarujemy buty, następnie podeszwy, będziemy to lepić wszystko, no i zbliżamy się do finału. Także po pewnym czasie, po przeschnięciu, pakujemy podeszwę w piec, następnie but w piec i zaczynamy przyklejać podeszwę. Aj, ten proces, słuchajcie, zawsze jest stresujący, także cichutko, nie przeszkadzajcie. Możecie pisać komentarze w tym czasie. No, ledwo mi się do prasy ten kozak zmieścił. Nie. Także cóż, kochani, odwijamy wszystko, zapnijcie pasy. Otóż, voilà, gotowe kozaki uszyte ze skóry oraz z torby. Nie, tutaj, no, na stopie, słuchajcie, wyglądają moim zdaniem kozacko. Naprawdę podobają mi się. Wydaje mi się, że to taki, kurczę, buty z niesamowitym charakterem. No ale oczywiście, cóż tam moje zdanie. Czekam na wasze, was jest więcej i myślę, że możecie mi tutaj napisać, co myślicie. No i to, co ciekawe, to buty można nosić jak torbę, zarzucić na plecy i w drogę. Także cóż, kochani, ja pakuję te buty, wysyłam do UK, tam do pana Piotra, gdzie mają trafić na licytację, a wam gorąco i serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas.